Witam Państwa, się nazywam Piotr Celiński i koledzy mnie tutaj wystawili jako słupa, żebym za tego słupa przemówił, o co chodzi w projekcie Mindware. Muszę się od razu przyznać do tego, że wszystko, co było w tym projekcie niezrozumiałe, znaczy prawie wszystko, co było w tym projekcie niezrozumiałe, to moja wina. Bliżej mi, tak, teraz. Dobrze, dobrze. To moja wina, bo mimo, że starałem się prostym językiem o tym wszystkim wszędzie opowiadać, to wyszło na to, że jest to język strasznie hermetyczny i taki, do którego w żaden sposób wiele osób nie mogło się przekonać, więc tylko mogę jakby podziękować kolegom za to, że mnie do tej zacnej grupy przyjęli i jednocześnie chciałem powiedzieć, drodzy koledzy, że zdaję sobie sprawę, że teraz muszę tutaj za tego słupa porobić w nagrodę. Ja w zasadzie tytuł tego wystąpienia, bo to postanowiłem to zremiksować, żeby to nie było wykładem, tylko czymś troszkę innym. Tytuł tego wystąpienia to miała być taka prowokacja, bo chodziło mi oczywiście o odniesienie do Nila Postmana i jego słynnej książki o tym, jak to technopol, jak technika zawłaszczyła czy zdeptała kulturę. Myślę, że można by zaryzykować, co będę starał się przynajmniej w jakimś stopniu udowodnić, że przy okazji tej zmiany technologicznej, z którą mamy dzisiaj do czynienia, czyli z przejściem od po pierwsze mediów analogowych do mediów cyfrowych, a po drugie od kultury tych mediów, czyli od kultury masowej do kultury cyfrowej, to ta zmiana powoduje, że możemy nieco inaczej dzisiaj na tą tezę spojrzeć i nieco inaczej o niej myśleć. Czyli ja bym zaproponował Państwu rzecz następującą, ponieważ muszę też jakby z dwóch swoich zobowiązań się wywiązać, czyli po pierwsze opowiedzieć troszkę o takim zapleczu teoretycznym projektu, ale również chciałbym powiedzieć o tym, co nam w głowie towarzyszyło, kiedy myśleliśmy o tym, co z tym Mindwarem zrobić. I myślę, że w takim razie chciałbym tę swoją, mam nadzieję, że nie przydługą opowieść, podzielić na trzy części, które wynikają wprost z tego, jak ten projekt się nazywa. Czyli chciałbym po pierwsze poopowiadać troszkę, w zasadzie na końcu, o tym, co to znaczy Mindware, czy co może znaczyć Mindware. A wcześniej pomówiłbym w takim razie o tym, co to znaczy technologie i o tym, co to znaczy komunikacja i jej specjalna wersja pod tytułem dialog. Z góry przepraszam wszystkich ścisłych badaczy kultury i zjawisk komunikacyjnych za to, że będę mocno zaokrąglał niektóre pojęcia, ale też jakby zależy mi bardzo na tym, żeby wypowiedzieć się w taki sposób, który łączy te trzy nasze perspektywy, czyli perspektywy animacji i kultury, która ma oczywiście swój język, swoją wrażliwość, swój sposób opowiadania o świecie. Perspektywę sztuki, która może jest akurat bliższa tej takiej stricte kulturoznawczej czy medioznawczej. I myślę, że właśnie z tego wszystkiego wyjdzie taki język trochę pomieszany i poplątany, w którym się spotkają te trzy opowieści. Czyli, no tak, miałem wyjść ze swojej standardowej roli, czy muszę stanąć troszkę obok, żeby nie było, że już takim zupełnym słupem jestem. Czyli zacząłbym od technologii w takim razie i to, o czym będę chciał opowiadać, mówiłem o tym, że zremiksowałem formę wykładu, i to będzie polegało na tym, że chciałbym przedstawić Państwu raczej taką bazę danych naszych odniesień, która nam towarzyszyła przez te pół roku, z której wyniknęły okoliczności, w których się znaleźliśmy. Technologie, technika, czyli przestrzeń, o której wielu badaczy rzeczywistości społecznej i kulturowej powiedziało, że zawłaszczyła życiem nowoczesnych społeczeństw. Technopol, który przywołałem na początku, to tylko jedna z ostatnich interpretacji tej tezy. A wcześniej mieliśmy całą tradycję myślenia
w duchu takim, że to środki produkcji, technologie, techniki mają najbardziej radykalny wpływ na to, co się dzieje w kulturze. Ja myślę, że to jest w miarę powszechnie znana argumentacja, więc nie będę się do niej, nie będę w nią jakoś mocno wchodził. Powiem tylko tyle, że jakby to deterministyczne myślenie o technologii jest myśleniem, które chyba zostało najbardziej z jednej strony skrytykowane na forum nauk społecznych, a z drugiej strony stało się jednym z takich najbardziej popularnych, do których się najczęściej w różnych dyskursach badacze odnoszą. Czyli determiniści mówią o tym, że technologia wyznaczyła losy kultury, wyznaczyła losy społeczeństwa i że była takim czynnikiem, który w sposób największy i nieporównywalny z innymi zmienił naszą rzeczywistość. Dla naszego tematu, czyli dla mediów cyfrowych, dla technologii cyfrowych, ważne jest nie tylko oczywiście teoria, ale również to, co się wydarzyło w historii po prostu, i ja bym wskazał na trzy takie punkty, które moim zdaniem są tutaj najważniejsze. Po pierwsze, to jest renesansowe poszukiwanie renesansowych artystów w obszarze matematyki, czyli poszukiwanie liczbowych metafor świata, poszukiwanie liczbowych, matematycznych odpowiedzi na to, w jaki sposób świat został zbudowany, skonstruowany. To myślenie zostaje wzmocnione przy okazji oświecenia. I też nie będę w to wchodził, te wszystkie emancypacyjne opowieści. Dodałbym tylko tyle, że jeśli na przykład dzisiaj włączylibyśmy zacny publiczny kanał pod tytułem BBC, to jest rzecz, którą właśnie bardzo niedawno zobaczyłem. Film nazywa się Kod, wyprodukowany przez BBC i opowiadany przez profesora, jednego z bardziej znanych profesorów matematyki. I myślę, że to, co tam jest opowiedziane, jest bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób nauki ścisłe same sobie poradziły z myśleniem o tym, czym jest matematyka, czym może być, jak można rozumieć świat w kontekście liczb. Otóż rozpoczynając ten film, znany brytyjski profesor matematyki opowiada o tym, że rzeczywistość składa się z cyfr i rzeczywistość jest idealna, ponieważ rządzą nią wszelkie reguły matematyczne, które kultura, które cywilizacja powinna odczytać i powinna jakby zdać sobie z nich sprawę. Czyli to jest jakby pierwszy wątek tego myślenia, a zatem świat wyobrażony w postaci reguł matematycznych, świat zakodowany matematyką. Drugi moment historyczny, który tutaj jest dla nas bardzo ważny, to jest rewolucja przemysłowa i wszystko to, co się wydarzyło po niej. A zatem uzależnienie rzeczywistości od maszyn, uzależnienie rzeczywistości od i uzależnienie kultury od produkcji przy pomocy maszyn, które przejmują dotychczasowe kompetencje ludzi wykonujących szereg prac ręcznie. Oczywiście to nie jest tak, że w czwartek o 18 przy okazji rewolucji przemysłowej nagle się wszystko zmieniło, ale jeśli spojrzymy na to z dosyć dużej perspektywy, to ta zmiana była dosyć istotna. Czyli mamy jakby dwa źródła, które myślę prowadzą nas do tego, o czym można by powiedzieć, że stało się rewolucją informacyjną, a zatem raz jeszcze, czyli rewolucja przemysłowa, oddanie pola wytworom technologii i matematyczne myślenie o kulturze i matematyczne myślenie o świecie. No i w związku z tym jakby, jeśli byśmy z tych dwóch źródeł skorzystali i spróbowali zastanowić się nad tym, co ta matematyczna rewolucja, czy co ta informatyczna rewolucja może oznaczać, no to ona oznacza rzecz, która dla nas tutaj stała się jakby rzeczywiście takim najważniejszym punktem wyjścia, że w wyniku, teraz na skróty, w wyniku trwania tych dwóch zjawisk, tych dwóch procesów dochodzi do rozwarstwienia w łonie samej techniki. I to jest rzecz w zasadzie niezwykła, której do tej pory
Do tej pory nie potrafimy w języku również opowiadać, nie mówiąc o tym, że w jakiejś wyobraźni, w jakichś poważnych dyskursach. Technika się jakby rozwarstwiła na warstwę miękką, czyli ta, która przyszła i przykryła warstwę twardą. Warstwa twarda to oczywiście klasyczne wytwory techniki. Maszyny, urządzenia, narzędzia, wszystko to, co ma postać materialną i z czym jesteśmy w stanie sobie poradzić mniej lub bardziej, używając naszego ciała i naszego umysłu. Ale pojawia się również software, czyli płaszcz, który nakładamy na twarde technologie, który zarządza twardymi technologiami, jakby pełniąc rolę pośrednika pomiędzy tymi maszynami, a nami jako ich użytkownikami. No, jeśli sobie zdamy sprawę z tego, że technika się rozwarstwia, to musimy w takim razie również zastanowić się nad tym, na ile kultura, na ile rzeczywistość reaguje na takie rozwarstwienie. I myślę, że właśnie to rozwarstwienie stało się, czy właśnie ta różnica pomiędzy software i hardware stała się takim najważniejszym punktem odniesienia dla zbudowania, może nie zbudowania, ale dla przywołania kategorii mindware. Wypowiadając po raz pierwszy słowo mindware, myślę, że chodziły nam po głowie bardzo różne rzeczy. I dzisiaj jak obserwujemy, to, czy jakby część z Państwa śledzi, część z Państwa wiem, że również pisze z nami na tym blogu, jak próbujemy się zastanawiać wspólnie nad tym, co to znaczy mindware, to okazuje się, że bardzo krucho nam jest utrzymać tę kategorię w ryzach. To znaczy, że jest wiele perspektyw, które ona by mogła uciec, wiele kierunków, poczynając od jakichś takich prób zobaczenia mindware'u jako obszaru komunikacji postsymbolicznej, czy wręcz biologicznej, aż po myślenie takie zupełnie zanurzone w kulturze, w którym widzielibyśmy, czy można zobaczyć mindware jako próbę nazwania nowej wyobraźni, która się rodzi przy okazji nowych technologii. Do tego wszystkiego, do tych dwóch rzeczy, do software i hardware, dodałbym rzecz jeszcze jedną, mianowicie kod cyfrowy, czyli tą reprezentację, współczesną reprezentację myślenia w kategoriach cyfr i poszukiwania logiki cyfr w świecie. Kod cyfrowy jest o tyle ciekawy, że on ma taką właściwość, że pochłania wszystkie dotychczasowe kody, które kultura z siebie wydała, które kultura wygenerowała. Kod cyfrowy pochłania w tym sensie, że zamienia wszystko na, to brzmi jak banał, zamienia wszystko na zera i jedynki, a to oznacza, że naturalne właściwości wszystkich pozostałych kodów zostają spłaszczone i dostosowane do tego jednego wymogu. Coś, co się zapisuje w postaci zer i jedynek ostatecznie, to staje się cyfrowe. Coś, co się temu nie poddaje, staje się cyfrowe w niedoskonały sposób. Najprościej sobie to chyba wyobrazić, nie mamy tu żadnych pikseli, ale Państwo doskonale wiecie, bo wszyscy z pikselami kiedyś mieliśmy do czynienia, więc te piksele są, myślę, takim szybko przychodzącym na myśl obrazem tego, w jaki sposób to zakodowanie cyfrowe nie jest i nie może być w zasadzie nigdy doskonałe. Kod cyfrowy i software, i hardware umożliwiają nam, czy prowadzą nas do nowego sposobu rozumienia rzeczywistości wokół nas, bo kod cyfrowy, skoro zniesie wszystko i skoro wszystko da się w nim zapisać, to również oznacza, że wszelkie możliwe strategie, które możemy sobie wyobrazić, dotyczące jego organizacji, są po prostu możliwe. W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że to jest tylko kwestia znajomości matematyki, czyli zdolności do inżynierskiego myślenia o tym kodzie, zdolności do wyobrażania sobie kształtów rzeczywistości przy pomocy tego kodu, ale okazuje się, że dzisiejsza praktyka i software, i w ogóle cyberkultury pokazuje, że możemy na przykład na ten kod nałożyć wiele poziomów wyższych, które powodują, że on się staje zjadliwy, że on się staje zrozumiały, a w wielu przypadkach, że on się wręcz staje po prostu banalny w obsłudze. I to jest
I to jest rzecz, do której będę chciał wrócić, myślę, że niezwykle dla nas tutaj ważna, że można z tym kodem zrobić wszystko, że potencjalna ilość kombinacji matematycznych związanych z zerem, z ciągami zer i jedynek jest w zasadzie nieograniczona. I w związku z tym się pojawiają się jakby nowe sytuacje w kulturze. Na przykład takie, że coraz chętniej myślimy o przestrzeni naszego życia, znaczy coraz chętniej postrzegamy przestrzeń naszego życia jako przestrzeń cyfrową. Kiedy byśmy na przykład zapytali graczy grających w Warcraft o to, co w życiu robią, tych takich najbardziej zapalonych, to oni bardzo chętnie, i to można, jakby te odpowiedzi można znaleźć w literaturze i nie tylko, to oni bardzo chętnie odpowiadają, że dla nich prawdziwym życiem to jest właśnie Warcraft. Że wewnątrz gry to jest prawda, a to, co jest poza grą, to jest jakiś chwilowy offline, nie wiem, pit stop, w którym muszą się na chwilę zatrzymać, żeby poddać serwisowi swoje zmęczone grą ciało. Za tym oczywiście podąża jakby wiele sytuacji. Podąża za tym i nauka, i wiedza, bo muszą wchodzić w tę przestrzeń i próbować jakoś się w niej odnajdywać. To powoduje, że na przykład nauka sama sobie opowiada siebie jako zdolność do odszyfrowywania i zdolność do interpretowania wielkich baz danych. Tak na przykład dzisiaj się wypowiadają socjologowie, którzy badają gry komputerowe. Oni po prostu gromadzą dane, czy korzystają z już zgromadzonych danych w postaci wielkich cyfrowych baz. I ich praca polega na tym, że piszą algorytmy, które przeszukują te bazy i w ten sposób udzielane są odpowiedzi na zadane przez socjologów pytania. Czyli przejście do tej drugiej przestrzeni wydaje mi się dla rzeczywistości kultury niezwykle ważne, bo przed chwilą, jak Państwo obserwowaliście awatara, to widzieliśmy, że to wcale nie jest takie oczywiste. To znaczy, że z jednej strony wszyscy hurra, chętnie tam przechodzimy, jak tylko jest taka sposobność, ale z drugiej strony, jak to już się stanie, to widzimy, że brakuje nam jakby gotowej instrukcji obsługi, że wejście w ten świat wcale nie jest takie proste, bo nagle próbujemy się jednak zachowywać tak, jak się zachowujemy w świecie offline i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, nie jest to rzeczywistość ustalona, to znaczy nie ma gotowych schematów działania, nie ma gotowych wrażliwości, nie ma gotowych odpowiedzi na ważne pytania. No i dlatego w tej rzeczywistości, w tej naturze nowych technologii pojawia się szereg słów, a za nimi kryją się przestrzenie, działania, sytuacje, które są nam wszystkim w jakiś sposób jeszcze nieznane, jeszcze nieobrobione, jeszcze się do nich nie przyzwyczailiśmy. No bo jak na przykład zrozumieć, i to zresztą jest anegdotyczna sytuacja, bo jeden z dziennikarzy, który nas tutaj z Marcinem wspólnie rozpytywał na temat tego, o co chodzi w tym projekcie, panowie, doszliśmy do momentu, w którym zapytaliśmy go, to niech pan wytłumaczy czytelnikom, co to jest hardware, prostym językiem, bo ten język hardware, remix, interface jest językiem trudnym, nie dla każdego zrozumiałem, to jest jasne i oczywiste, ale w takim razie, drogi dziennikarzu, spróbuj przełożyć kategorię hardware na język zrozumiały dla czytelników, nie wiem, dziennika wschodniego. No i pojawia się wielki problem. Ten wielki problem mieliśmy również wspólnie my, DJ Soundczuk, który tam za mną miksuje, i Marcin, kiedy namawialiśmy najpierw siebie, a później instytucje do tego, żeby w ten projekt wejść, to no, jak się Państwo domyślacie, trudno było ich przekonać do tego, znaczy, ale co to jest ten mindware? Znaczy, o czym będzie ten projekt? Co to jest za sytuacja? Więc to faktycznie jakby na szczycie góry lodowej jest problem językowy, a za nim kryje się szereg sytuacji, które domagają się opowiedzenia. I w związku z tym jakby naturę nowych technologii i te wszystkie nowe słowa, te wszystkie nowe opowieści chcieliśmy po prostu publicznie, głośno opowiedzieć, bo to wcale nie jest, przynajmniej w tej części świata, wcale to nie jest oczywiste, na przykład, że one się przyjaźnią z kulturą, że hardware ma coś wspólnego z kulturą.
że software ma coś wspólnego z kulturą. Znaczy niby ten związek jest jakby pewnie dla wszystkich nas intuicyjny, ale jeśli przychodzi do rozmowy o konkretnym jakimś, o jakichś konkretnych próbach łączenia tych przestrzeni, to się nagle okazuje, że ale my w budżecie na przykład nie mamy takiej pozycji imprezy hardware, albo my tam nie mamy w budżecie pozycji o tym, co to znaczy świadomość nowych technologii. Więc to jest po prostu trudna sprawa dla nas wszystkich. Drugi obszar, który dla nas był ważny, to jest obszar komunikacji, w ogóle komunikacji społecznej, ale w ogóle komunikacji jako takiej. Jeśli uznamy, że kultura w ogóle jest komunikacją, jeśli uznamy, że jeśli się nie komunikujemy, to znaczy, że jesteśmy niekulturalni, że nie istniejemy, no to wtedy musimy się tylko zastanowić nad jakością tej komunikacji, zastanowić się nad tym, na ile nasza zdolność do posługiwania się współczesnością technologiczną przekłada się na to, w jaki sposób, jak potrafimy się komunikować. Jaka jest jakość komunikacji, którą wszyscy napędzamy. No i tutaj myślę, że kluczową sprawą jest rzecz następująca, że obok tego, że mamy zwrot technologiczny, który polega na przejściu od tradycyjnie rozumianej techniki, czyli twardych wytworów, materialnych wytworów techniki do tej sytuacji, w której mamy software, hardware i w związku z tym jakby dwie przestrzenie, które w jakimś sensie ze sobą rywalizują, ale które jednocześnie żyć bez siebie na co dzień nie mogą, to musimy również uznać, że w tej przestrzeni komunikacyjnej, czyli w przestrzeni kultury, to również doprowadziło do swoistego rozłamu. O ile mediom masowym, mediom analogowym możemy przypisywać, czy przypisaliśmy w zasadzie jako kultura złą rolę spowodowania wydarzenia pod tytułem kultura masowa, umasowienie kultury, przemysł kulturowy i tak dalej, i tak dalej. O tyle równie mocno liczymy na to, i to się pojawia w zasadzie niemal ideologicznie i propagandowo w tekstach również naukowych, liczymy na to, że wraz z pojawieniem się tego rozwarstwienia technologicznego, wraz z pojawieniem się nowych mediów, nagle rzeczywistość komunikacyjna również wywróci się do góry nogami i obok tych wszystkich procedur, które znaliśmy, czyli że jest jeden poważny, czy jest jakiś nadawca, który ma nieskończoną ilość odbiorców, że oprócz tego pojawi się cały szereg możliwości dodatkowych, czyli jeden do jednego, wielu do wielu i wszelkie remiksy tej sytuacji. Czyli myślę sobie, że chyba z jednej strony najciekawiej, a z drugiej strony najtrudniej ujął to Peter Lunenfeld, który w swoją ostatnią książkę zatytułował w sposób następujący, że mamy do czynienia z sekretną wojną pomiędzy ściąganiem a udostępnianiem. I myślę, że ta metafora jest o tyle też jakby ciekawa, że mam od razu problem z przetłumaczeniem, dobrym przetłumaczeniem tego na polski, bo to jest the secret war between downloading and uploading. No i teraz, o ile tam można sobie łatwo po polsku powiedzieć, co to znaczy ściąganie, prawda, o tyle na przykład upload już nie jest wcale oczywistym po polsku słowem, a jest to słowo, które przecież jest jednym z najważniejszych słów, których jakby codziennie klikamy to słowo, używając przeglądarek i w ogóle jakby wchodząc w rzeczywistość komputera. O co chodzi w tej wojnie? Jest to wojna, właśnie w ten sposób można by próbować opisać wojnę pomiędzy rzeczywistością kultury masowej a tą nową kulturą. O ile rzeczywistość kultury masowej uczyniła z nas konsumentów, biernych konsumentów tego, co oferują media, o tyle, czyli właśnie download, o tyle nowe media skłaniają nas raczej ku uploadowi, czyli sugerują nam, że mamy coś więcej do zrobienia niż tylko klikanie pilotem i wybieranie źródła konsumpcji. Można szukać jeszcze innych metafor i na przykład taką metaforą posłużył się Manuel Castells, kiedy mówił o tym, że obecnie znajdujemy się w obszarze galaktyki Gutenberga. Oczywiście w sposób naturalny odwołując się do słynnej McLuhanowskiej tezy o tym, że mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z galaktyką, przepraszam, galaktyka internetu i galaktyka Gutenberga. Wreszcie w tym dialogu i komunikacji
dostrzegliśmy, że jednym z najważniejszych jakby zjawisk współczesności jest mediatyzacja w ogóle przestrzeni społecznej. Czyli że w zasadzie ciężar debaty publicznej, napęd sfery publicznej stanowią media, ale bardzo często to nie jest w naszym imieniu, prawda? Wystarczy, że odwołałbym się do takich powszechnie znanych SMS-owych haseł, jak telewizja kłamie, czy że rewolucja nie będzie się odbywała na ekranach telewizorów. I pomyśleliśmy o tym, że w takim razie należałoby w jakiś sposób próbować zmieniać tę świadomość. To znaczy, że nie, ja wiem, że się przyzwyczailiśmy, czy kultura się przyzwyczaiła do tego, że te media masowe istnieją i że one mają niezwykłe miejsce i niezwykłą rolę, ale z drugiej strony pomyśleliśmy o tym, że właśnie przestrzeń edukacji, przestrzeń jakby obnażania technologii może być doskonałym miejscem do tego, żeby próbować zrozumieć, o co chodzi w tym zawłaszczeniu. No i wreszcie przechodzę do, skacząc, przypominam, że muszę się skracać, żeby przedstawić całą bazę danych. To bardzo dla mnie ważne. Przechodzę do samego mindware'u, czyli kategorii, z którą mamy rzeczywiście największy problem. Bo jakby dla mnie w pierwszym odruchu ona się gdzieś tam wiązała z takimi kategoriami jak zbiorowa wyobraźnia, zbiorowa tożsamość. Jest też takie pojęcie w naukach społecznych, milcząca wiedza, czyli o takim ładunku wiedzy o świecie, o kulturze, który nie może się uwolnić przy pomocy klasycznych mechanizmów, a któremu tym trudniej się uwolnić, kiedy mówimy o rzeczywistości mediów masowych. I ta milcząca wiedza i ta zbiorowa wyobraźnia wydawały nam się takimi obszarami w kulturze, do których warto by się było odwołać, myśląc o tym, w jaki sposób można budować świadomość technologii, w jaki sposób można próbować ingerować w to, żebyśmy wszyscy jako społeczeństwo, jako kultura zdawali sobie sprawę z tej olbrzymiej technologicznej zmiany, która nas dotyczy. Jeszcze inne kategorie, które można by tu przywołać, to jest oczywiście ogólny intelekt, czy imaginaria społeczne, czy wreszcie masowy ornament, który fragment teorii Krasauera, którego egzemplifikację możecie Państwo zobaczyć zaraz za mną. I teraz jakby przechodzę do tego, co było naszym credo, kiedy myśleliśmy o tym, co powinniśmy, znaczy co można w ogóle w tym zrobić, znaczy co z tym można wszystkim zrobić, kiedy myśleliśmy o tym, w jaki sposób sensownie może się spotkać wiedza humanistyczna z wiedzą, którą wygenerowała z siebie sztuka nowych technologii i wreszcie z wiedzą, którą sami w sobie posiadają animatorzy kultury, którzy się na co dzień zajmują budowaniem przestrzeni dialogu, którzy się zajmują edukacją, którzy się zajmują interwencjami komunikacyjnymi w przestrzeni na przykład miasta. No i jakby dwa takie twierdzenia, które gdzieś tam sobie postawiliśmy. Czyli pierwsze jest takie, że mamy do czynienia z nowymi mediami i z nowymi możliwościami, ale musimy pamiętać o tym, że na te nowe media i nowe możliwości nakłada się stara wyobraźnia. To znaczy, że jako kultura nie nadążyliśmy jeszcze za tym, co to znaczy zmiana technologiczna. I przekładamy nasze schematy, nasze wrażliwości, nasze sposoby myślenia z czasów analogowych na rzeczywistość cyfrową. I to jest taka specyficzna hybryda, w której na przykład komputer próbujemy traktować jak telewizor, w której wszystkie te media, które weszły do rzeczywistości cyfrowej, również próbują się zachowywać po staremu. I to ma oczywiście swój wymiar nie tylko jakby taki w zakresie języka mediów, ale to również ma bardzo wymierne znaczenie ekonomiczne. Jak Państwo pamiętacie, jakby cała ekonomiczna czy rynkowa wojna wokół epoki dotcomów i tak dalej, i tak dalej, i jej upadek ostateczny,
wynikały między innymi z tego, że wielkie globalne korporacje medialne nie wiedziały, nie rozumiały jeszcze, o co chodzi w nowej rzeczywistości nowych mediów. Myślały sobie po prostu, że zapłacimy kupę pieniędzy i będziemy mieli nowe, fajne gadżety, przy pomocy których w nowy, fajny sposób będziemy zarabiali te same stare pieniądze. A zatem jest to moment taki graniczny, w którym z jednej strony technologie mają już nową ofertę, ale my jeszcze nie do końca, to jest również sprawa pokoleniowa, również sprawa jakichś podziałów geograficznych i tak dalej, my jeszcze nie do końca potrafimy o tym rozmawiać, nie do końca potrafimy zdać sobie sprawę z tego, że taka zmiana ma miejsce, a na dodatek nie potrafimy krytycznie spojrzeć na siebie samych w tej rzeczywistości i uwolnić się od tych skojarzeń telewizyjnych, prasowych i tak dalej, i tak dalej. Jeden z przykładów, który to potwierdza dla mnie, to jest mój ulubiony przykład. Jak ja to opowiem w postaci anegdoty, ale wiele razy to słyszałem, kiedy rozmawiałem z nauczycielami, że Jasio w szkole nie przeczytał książki, bo w tym czasie, jak wiadomo, współczesnym mały Jasio zajmuje się klikaniem, obsługą komórki, rozmawianiem przez Skype'a i tak dalej, i tak dalej. Czyli robi 50 rzeczy jednocześnie, ale jednocześnie nie czyta książki, bo nie jest w stanie się na niej skupić dłużej niż tam, jak dowodzą badania współczesnych pedagogów, dłużej niż przez 3 minuty Jasio po prostu nie daje sobie rady z czytaniem książki. No i teraz z punktu widzenia tej gutenbergowskiej szkoły, to ten Jasio po prostu popełnia największą zbrodnię, jaką może popełnić wobec kultury, prawda? Czyli nie liczy się ze świętym medium drukowanej książki, ale jednocześnie nie liczy się jakby ze świętym językiem narracji w kulturze i tak dalej. No, pytanie o to, czy jakby na takim patencie jesteśmy w stanie jako kultura daleko zajechać, czy w ogóle jest wtedy szansa na jakieś porozumienie, jeśli szkoła będzie się zachowywała w sposób taki, że będziemy, my szkoła jesteśmy ostatnim bastionem obrony starej wrażliwości, gdzie chodzi o transmisję wiedzy z góry na dół, czyli model bardzo podobny do tego, jaki realizuje telewizja, jaki realizuje prasa i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z problemów edukacyjnych, który stoi przed współczesną szkołą, ale nie tylko, przed współczesną kulturą w ogóle, prawda? Czyli jak wartościować nowe kompetencje medialne? Jak stwierdzać, które z nich są chorobą, a które z nich są kreatywnością, prawda? Zobaczcie Państwo, że Jasio, który przesadza z klikaniem w komputer, jest od razu Jasiem z ADHD. To jest jakby automatyczna prawie diagnoza. Czyli jakby morał z tego fragmentu był dla nas taki, że chodzi z jednej strony o świadomość technologii, chodzi o świadomość zmiany technologicznej, ale z drugiej strony chodzi o krytyczne spojrzenie na to, w jakim stanie komunikacyjnym znajduje się kultura i na ile przy pomocy nowych technologii te schematy, te struktury jesteśmy w stanie zmieniać i dopasowywać jednocześnie do tego, co się, na czym nam współcześnie zależy. W zachodniej humanistyce istnieje takie pojęcie new literacy, czy digital literacy, które po polsku chyba najmniej rozsądnie można przetłumaczyć jako nowy alfabetyzm, czy alfabetyzm cyfrowy, a zatem ten właśnie obszar kompetencji komunikacyjnych, który jest odpowiedzią na cyfrowość i który został przez nią uruchomiony, a później nieustannie poddawany wzmacnianiu. A zatem jakby poszukiwanie czy obserwowanie tej nowej wrażliwości, tych nowych kompetencji, jest dla nas w tym projekcie cel najważniejszy. Poszukiwanie i opowiadanie o zmianach w kompetencjach komunikacyjnych. No i wreszcie może się wytłumaczę z tego triumfu kultury nad technologią na koniec, bo to faktycznie mocne słowa jak na taką sytuację. Więc w największym skrócie to wyszliśmy z założenia, że właśnie z obszaru kultury musi wyjść inspiracja, która pomoże nam wszystkim jako społeczeństwu
zmierzyć się z dyktatem technologii. Ten dyktat jest oczywiście nie tylko ideologiczny, polityczny i tak dalej. On jest przede wszystkim, jakby myślę, wymuszony tempem rozwoju tych technologii. Tylko zobaczmy, że w zasadzie cała opowieść o technopolu, cała opowieść o dominacji politycznej, ideologicznej przy pomocy technologii odwołuje się do rzeczywistości twardych technologii. Odwołuje się do maszyn, do kontroli produkcji maszyn, do kontroli dystrybucji produktów maszyn i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w obszarze miękkich mediów, w obszarze software, w obszarze interfejsów, Technopol ciągle próbuje zachowywać się w taki sposób, w jaki zachowywały się wielkie koncerny medialne, kupując spółki internetowe. Myślały, przypomnę, że kupimy i za chwilę będziecie pracowali dla nas na naszych warunkach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście komercyjnie to jest jakby jedna logika, czy rynkowo to jest jedna logika, ale z drugiej strony ta siła kapitału nie wystarczyła do tego, żeby odmienić czy przystopować rozwój języka nowych mediów, rozwój natury tych mediów. Oczywiście chodzi mi o naturę społeczną. I w związku z tym jakby to właśnie w tej przestrzeni udaje się zrobić wyłom w działaniu technopolu. Udaje się doprowadzić do sytuacji, w której ten technopol zaczyna się czuć niepewnie, w którym i politycy, i korporacje, i wszelkie innej maści zarządzacze językiem mediów niestety muszą się powoli zacząć wycofywać. Jeszcze jedno skojarzenie na koniec, bo jeśli mówimy o tym, że w tej przestrzeni miękkiej technologii dochodzi do przesunięcia politycznego, ideologicznego, kulturowego, to jednym z takich chyba najbardziej wyraźnych przykładów na to, że to przesunięcie jest faktyczne, że dotyczy rzeczywistości, która się dzieje, a nie tylko jest wirtualna, to jest to, co się dzieje przy okazji cyrkulacji zasobów w kulturze. Partie piratów i wszystko to, co piraci oczywiście również w cudzysłowie próbują robić. No, wbrew wszelkim możliwym wysiłkom technopolu, tej historii nie da się opowiedzieć tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że jest to złodziejstwo i nielegalny obrót zasobami kultury. Zobaczcie Państwo, że piratom udaje się nakłonić społeczeństwa, czyli na przykład wszędzie tam, gdzie oni się zaczynają organizować w jakieś grupy, również mające ambicje polityczne, piratom udaje się nakłonić społeczeństwa do krytycznego spojrzenia w ogóle na obieg dóbr w kulturze. I to jest, myślę, element tej właśnie wyobraźni nowych technologii, która tutaj jakby zaczyna się przełamywać rzeczywiście, że jeśli piraci są w stanie zatrzymać połowę ruchu internetowego. Była taki słynny czarny czwartek internetu, który się zdarzył w Europie w momencie, kiedy zamknięto serwis The Pirate Bay, kiedy się nagle okazało, że 50% ruchu internetowego po prostu się skończyło od jednego serwisu. To się nagle okazało, że to są po prostu twarde, niezbite dowody na to, że ta rzeczywistość przekłada się, znaczy wychodzi z tej miękkiej technologii do twardej rzeczywistości społeczno-politycznej. A zatem myślimy, że po pierwsze, że ta przestrzeń zbiorowej wyobraźni, że ta przestrzeń milczącej wiedzy jest taką przestrzenią, w której da się zdziałać najwięcej, w której da się te technologie, znaczy w której można opowiadać te technologie inaczej niż one są opowiadane przez rynek, inaczej niż one są opowiadane przez dominujące przekazy dominujących serwisów. I myślimy jednocześnie, że jakby w tej miękkiej przestrzeni należy poszukiwać, znaczy w zasadzie, że
ze względu na kod cyfrowy, którym ona jest napisana, ona zawiera w sobie wszystkie możliwe odpowiedzi, w zasadzie z góry one tam istnieją. Pytanie jest tylko, na ile jakby jesteśmy w stanie je odczytywać i czego do tego odczytywania będziemy wspólnie jako społeczności, jako kultury potrzebować. No już na sam koniec musimy się wytłumaczyć również z tego, no właśnie geograficznie, jak to działa, jak to wygląda, bo Lublin wbrew bohaterskim, kombatanckim czynom pana Zbyszka do tej pory raczej nie objawił się jako ani Krzemowa Dolina, ani jako miejsce w jakikolwiek sposób kojarzone z nowymi technologiami. Jakieś próby oczywiście zawsze gdzieś tam są, natomiast mieliśmy taką ambicję. Może to jest jakieś wariactwo, może to jest jakiś pomysł z kart Don Quixota, ale mieliśmy taką ambicję, żeby spróbować ten temat w tym miejscu poruszyć. I to wcale nie jest takie proste, bo państwo pewnie zdążyliście zauważyć, że nie ma dymiących kominów, nie ma autostrad, lotnisko dopiero w budowie. To nie pomaga mówić o technologiach, bo jeśli nie ma przemysłu, nie ma jakby całej tej otoczki, to też jakby wrażliwość na technologię może być zupełnie różna. Brak otoczki może spowodować, że mamy naprawdę wielki apetyt. Brak wyposażenia może spowodować, że mamy naprawdę duży potencjał. No tak, i to jest w zasadzie powód, dla którego tym wszystkim się zajęliśmy. Myślimy, że w Lublinie również w jakiś sposób musimy tę technologię, sztukę nowych mediów osadzić. I na koniec, to już teraz naprawdę koniec. No wiem, przepraszam. Dobra, to już teraz naprawdę koniec. Ostatnia rzecz. Zaraz mi skasują mikrofon. Krótki wyimek z naszego bloga, bo tak jak mówiłem, część z Państwa go z nami wspólnie pisze, część go tylko śledzi, ale dla tych, którzy go jeszcze w ogóle nie widzieli, chciałem poinformować, że prowadzimy działalność rozpoznawczą w obszarze pojęcia mindware. www.mindware.pl.wordpress.com albo tam... no dobra. Tam się próbujemy mierzyć z tym pojęciem i próbujemy sprawdzać, co nam wychodzi, kiedy przykładamy go do różnych humanistycznych i mniej humanistycznych teorii. I żeby Państwa zachęcić do lektury tego bloga, to może tylko kilka takich, myślę, najbardziej ikonicznych sytuacji, które tam się gdzieś objawiły. Generalnie rzecz biorąc, to on się zaczyna układać pomiędzy jaźnią a wyobraźnią. Czyli pomiędzy rozumieniem mind jako, jakby to powiedzieli, na przykład jakby to powiedział Barlow, który jest podobno bogiem internetu, że chodzi o mięso, które mamy w głowie, a z drugiej strony o wyobraźnię, czyli tę rzeczywistość bardziej symboliczną, która jest bliżej zdecydowanie kultury niż natury. Inna oś tych naszych rozważań jest rozpięta pomiędzy wyobraźnią poddaną technologii, czy wyobraźnią, która się zaczyna konstruować na kształt tego, czym są technologie cyfrowe, a pomiędzy wyobraźnią, która jest krytyczna wobec technologii, która sama siebie jest w stanie programować, która rozumie kształty technologii i wybiera z nich te, które są dla niej... Znaczy, które je zagwarantują coś, co Marcin Skrzypek nazwał, w zasadzie jednocześnie mówiąc mind, bo od razu powiedział mind aware.